Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Musimy tutaj zastosować klasyczną definicję prawdopodobieństwa, czyli że prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, czyli musimy policzyć liczbę zdarzeń sprzyjających i liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Ile jest wszystkich możliwych zdarzeń, czyli ile wynosi omega? Czyli to jest pytanie po prostu, ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych. Najmniejszą taką liczbą jest dziesiątka, później mamy jedenastkę, dwunastkę, aż do 99. Od 10 do 99 jest, uwaga, 90 liczb. Częsty błąd to jest, że powiedzenie, że jest 89 liczb. Jak to sprawdzić? Zobaczmy, liczba dwucyfrowa na pierwszym miejscu, czyli pierwsza cyfra, czyli cyfra dziesiątek, to może być cyfra od jedynki do dziewiątki, to jest 0, nie może być. Druga cyfra to jest cokolwiek od 0 do 9, od 0 do 9 jest 10 możliwości, czyli mamy, tutaj jest 9 możliwości, tu jest 10 możliwości, 9 razy 10, 90, czyli nasza omega to 90. Teraz zbiór sprzyjający, czyli zdarzenie A, to są takie liczby, które są równocześnie mniejsze od 40 i podzielne przez 3. Liczby dwucyfrowe, mniejsze od 40 i podzielne przez 3. Najmniejsza z nich to 12, później jest 15, później jest 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 i 39. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 takich liczb. Czyli nasz zbiór A składa się z 10 elementów. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, czyli u nas 10 przez 90, czyli 1 dziewiąta.